oficerem Armii Krajowej. Najpierw zajmował się nielegalną działalnością publicystyczną. Publikował w prasie podziemnej. W 1944 roku został członkiem 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Wziął udział w walkach o Wilno, w tak zwanej operacji Ostra Brama. Będąc oficerem, mimo że był oficerem, walczył jako szeregowiec. Od 19 sierpnia do 21 sierpnia 1944 roku jego brygada, dowodzona przez pułkownika Macieja Kalenkiewicza, pseudonim Kotwicz, to taki słynny cichociemny, walczyła z armią czerwoną. Oddział ten został rozbity, a Bejnar ranny dostał się do niewoli. Został przetransportowany do Białegostoku. Tam był przesłuchiwany przez NKWD. No i miał do wyboru. No, albo pojedzie na Białe Niedźwiedzie, albo wstąpi do Ludowego Wojska Polskiego. Wybrał tą drugą opcję. Wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego, ale długo tam nie był, bo szybko zdezerterował. No, później to wszystko będzie miało swoje, jego później pod koniec jego życia, to wszystko wyjdzie na jaw i będzie miało to swoje, wpłynie na jego losy. Więc zdezerterował i wstąpił znowu do Brygady Armii Krajowej, tym razem dowodzony przez Zygmunta Szyndzielorza, pseudonim Paszka. I został jego adiutantem, a później jego zastępcą. W lipcu 1945 roku został ranny. Opuścił brygadę i dzięki czemu uniknął losu większości oficerów tej brygady, którzy zginęli albo zostali skazani na karę śmierci. On, ranny, ukrywał się w miejscowości Jasienica. To jest powiat Ostrów, właściwie Ostrowia Mazowiecka. Więc tam się ukrywał, na plebanii. Miejscowy ksiądz leczył go, przynosił mu gazety. On tam po raz pierwszy zobaczył ze zdziwieniem, że w Krakowie ukazuje się taki tygodnik katolicki pod nazwą właśnie tygodnik powszechny. Jak wyzdrowiał, to zmienił nazwisko. No właśnie na Paweł Jasienica. I udał się na... Właściwie był to taki pseudonim. Zrobił to ze względów na swoją żonę. Jego żona w tym czasie mieszkała w Wilnie jeszcze, pod sowiecką okupacją, i uchodziła tam za wdowę. Więc no nie mógł się ujawnić, więc jako Paweł Jasienica udał się do Krakowa. Tam znalazł kilku przyjaciół z Wilna, między innymi Stanisława Stomę, i został wciągnięty do redakcji tygodnika powszechnego. To był rok 1946. 2 lipca 1948 roku wszedł tak zwany kocioł. W tym czasie UB szukało Paszkę. On mieszkał trochę w Krakowie, trochę w Poroninie, tam wcześniej się kontaktował, przypadkiem zresztą się spotkał się przypadkiem z Jasienicą, ale później jakby już się nie kontaktowali i Jasienica całkiem przypadkowo wszedł do mieszkania, który był zastawiony kocioł. Szukano, UB szukało Paszkę, zresztą później właśnie aresztowali, dowiedzieli się, że mieszka w Poroninie, ale łapali wszystkich ludzi, którzy z nim w jakiś sposób byli związani. No i został aresztowany. No i teraz, no bo właściwie groziła mu kara śmierci. No i to jest taka tajemnica jego uwolnienia, bo on długo w tym więzieniu nie siedział. Został wypuszczony, został przewieziony do Warszawy. Został wypuszczony po interwencji Bolesława Piaseckiego, który ratował wielu akowców. Po to ich wyciągnął, żeby
jakby żeby wciągnąć ich do, powiedzmy, do paksu. No, właściwie poniekąd mu się to i z Jasienicą częściowo udało. Gdy wyszedł z więzienia, związał się właśnie z prasą paksowską, z prasą Piaseckiego. Przestał pracować w tygodniku powszechnym i nawet zaczął robić pełną karierę, bo w 1950 roku zaczął zarządzać zabranym kościołowi Caritasem. To jest instytucja kościelna, którą władze komunistyczne skonfiskowały, upaństwowiły, tak, aż do czasów niedawnych, znaczy było to instytucja państwowa, tak, kościół dopiero odzyskał to kilkanaście lat temu. Więc on zarządzał Caritasem, no i pisał w takim duchu, powiedzmy, jaką władza by sobie życzyła. Więc krytykował na przykład emigrację za jej stosunek do Polski Ludowej, wyrażał nadzieję, że socjalizm tutaj jednak Polskę przeobrazi i to korzystnie przeobrazi. Wyśmiewał, powiedzmy, tam wyszydzał resentymenty w stosunku do Wilna i Kowna. Tak? Pisywał właśnie w prasie paksowskiej. Ale dosyć szybko i z tym środowiskiem zerwał i się usamodzielił. Pisywał w różnych gazetach i zaczął twórczość literacką. W 1959 został nawet wiceprezesem Związku Literatów Polskich. Stał się działaczem tak zwanego klubu Krzywego Koła w Warszawie na Starym Mieście, z ulica Krzywe Koło. I tam w prywatnym mieszkaniu powstał taki nieformalny klub, gdzie przychodzili różni ludzie, którzy chcieli coś w Polsce zmienić. To są lata po 56 roku, tak zwany wczesny Gomułka. Wiązano z nim liczne nadzieje na pewną liberalizację życia w Polsce, pewną demokratyzację i życia politycznego i poszerzenie w tych wolności w sferze kultury, literatury i może zreformowanie gospodarki, więc tam różne pomysły i on był aktywnym uczestnikiem tego forum. Władza początkowo patrzyła na to przez palce, ale w końcu w latach, na początku lat 60. to towarzystwo zostało całkowicie rozgonione. No i cała jego właściwie, taka można powiedzieć, jego zainteresowanie, no, cały czas najpierw Urząd Bezpieczeństwa, a później Służba Bezpieczeństwa się nim interesowała. No, ze wiadomo względu, był człowiekiem podejrzanym politycznie. Mimo że później, po tym aresztowaniu i wyjściu, jakby zaprzestał takiej wrogiej działalności politycznej, no ale komuniści nigdy nikomu nie ufali. Także był obserwowany, miał teczkę i ta teczka była co jakiś czas jakimiś informacjami na jego temat zapełniana. No, a zaczęło się właśnie w 1964 roku od słynnego listu tak zwanego 34. 34 intelektualistów wystosowało list do premiera ówczesnego Józefa Cyrankiewicza w sprawie zaostrzającej się cenzury. No, obiecał Gomułka, że cenzury nie będzie, a tutaj nagle cenzura coraz gorsza jest. Tak? Zamknięto po prostu takie słynny tygodnik, inne gazety. Założono knebel w prasie różnym publicystom. No więc stąd ta reakcja. I wielu takich czołowych intelektualistów, pisarzy ten list podpisało. Więc no to już Służba Bezpieczeństwa zaczęła Jasienicę aktywnie rozpracowywać. No i tutaj jest sprawa właśnie tej kobiety, która później została jego żoną. W historii tak bywało wielokrotnie, że nieraz żony albo kochanki różnych znanych ludzi donosiły na nich. Taki był słynny rosyjski poeta Włodzimierz Majakowski, więc jego żona, właściwie nie żona, kochanka Lili Brick,
była agentką NKWD, dokładnie donosiła wszystko, informowała, co tam Majakowski, chociaż przecież był czołowym rewolucyjnym pisarzem, ale donosiła na niego. Trzecia żona innego rosyjskiego wielkiego pisarza, Michaiła Buchakowa, też donosiła na niego. Pierwsza żona Aleksandra Sołżenicyna też donosiła. Później na polecenie KGB napisała taką bardzo krytyczną biografię pisarza, gdy on już został znanym opozycjonistą, znanym pisarzem. Tak? W Polsce była znana historia żony takiego pisarza, hindusa z pochodzenia, Petera Rajny. To nawet taka sztuka teatralna o tym była, gdy on się dowiedział się w pewnym momencie, że ta żona po prostu jest agentką mu podstawioną. Ale to była sprawa późniejsza. Teraz właśnie ta postać tak zwanej Zofii Kazimiery Darowskiej. No, co ciekawe, ona była żołnierzem Armii Krajowej. Uczestniczyła w powstaniu warszawskim. Po powstaniu znalazła się w obozie w Niemczech. Tam miała poznać Irlandczyka. Obrenny się nazywał. Wyszła za niego za mąż. Miała z nim syna, Marka. On ją zostawił. Przynajmniej ona tak opowiadała. Potem się okazało, że tu trochę inaczej było. I ona z synem wróciła do kraju. No więc miała biedę. Klepała biedę. Ale była, po pierwsze, była ładna, była zgrabna, była elegancka, była dosyć młoda, chciała żyć, chciała błyszczeć, miała wielkie ambicje, a tutaj bieda. Więc no to podobno to zadecydowało, że się zgodziła na współpracę. Tym bardziej, że lubiła wypić. Podobno miała mocną głowę. Także często jak piła, to ona jeszcze tam, ona trzeźwa pozostawała, tak? A ci, którzy z nią pili, to często byli faceci, oni tam padali, albo im się języki rozwiązywały. Poza tym właśnie była bardzo towarzyska. Bywała w knajpach z różnymi facetami, to SB, które takie różne warszawskie lokale tam penetrowało, ją zauważyło. No i zauważono ją. Zauważono tą jej cechę, że lubi wypić, może wypić, tak? I potrafi czarować facetów, więc zaproponowano jej współpracę. Ona bez żadnych przeszkód, się na to zgodziła. Więc najpierw, póki nie związała się z SB, to różnych takich zajęć się imała, a to serwetki z jakichś słomek robiła dla cepeli, a to pracowała w sklepie, gdzie radioodbiorniki sprzedawała. Więc takie zajęcia mało płatne. Jak została właśnie tutaj współpracownicą, zatrudnili ją. Najpierw została w dziekanacie na Uniwersytecie Warszawskim. To jest tak, to było bardzo dobre miejsce, ponieważ miała tam kontakt ze studentami, z różnymi pracownikami naukowymi i chodziło o to, żeby na nich donosić, obserwować, kto co mówi, kto co robi. Więc to było takie, właśnie większość takich tych tam pań w dziekanatach w tamtych czasach, to były osoby współpracujące. No te jej raporty widać się podobały, podobno ona miała niespełnione ambicje literackie. No i rzeczywiście styl ich, jej donosów to jest taki, no, ciekawy, potrafiła dobrze pisać, no ale na tym jej kariera literacka się skończyła. Więc awansowano ją, dostała jeszcze lepszą, lepiej płatną pracę, została recepcjonistką w Grand Hotelu w Warszawie. No to też jest, ta osoba, która musi mieć na wszystko oko, recepcjonista, wiele widzi, kto z kim, gdzie wraca, rozmawia, kto z kim się kontaktuje, to trzeba wiedzieć. Oczywiście informowała o tym SB. No a Jasienica był kobieciarzem. Lubił kobiety, mimo że miał żonę.
Jaśnica też był snobem. Lubił takie towarzystwo ludzi z klasą, z wyższych sfer. Więc ją przygotowano. Ktoś tam padł na pomysł, żeby ją w Jasienicy podstawić. No i zaczęła bywać na jego spotkaniach autorskich. Zadawała pytania, ale to były pytania przygotowane przez konsultantów z SB. Tak, żeby to były na temat i żeby robiły wrażenie, że ona się orientuje, że ona wie. Przychodziła, prosiła o autograf, no tylko ciężko się było do niego dostać, ponieważ zawsze otaczali go jacyś ludzie i ona jej ciężko było się tam przebić. Wreszcie po jednym z wieczorów zaczepiła go na ulicy i powiedziała: ja w sprawie romansu. Tego zamurowało, o co jej chodzi. Ale zaraz wytłumaczyła, że chodzi jej o romans takiej 17-wiecznej Polki, nazywała się Halszka Ostrogska. Osoba bardzo taka znana, że ona pisze książkę na jej temat i chciała się z nim skonsultować. No to tylko jemu tego trzeba było. To młoda, atrakcyjna kobieta, zainteresowana, zna historię, prawda, ma jakieś ambicje literackie, coś chce pisać. Odprowadził ją do domu, ona zaprosiła go na kawę. Oczywiście poprosiła go o pomoc w zdobyciu materiałów. On się oczywiście zgodził, zainteresował się nią i od tej pory zaczął się z nią spotykać. Jak powiedzieliśmy, była błyskotliwa, była więc elegancka i to Jasienicy się to podobało. Na palcu nosiła sygnet z herbem rodowym. Więc opowiadała o swoich koneksjach przedwojennych, pokazywała zdjęcia rodziców na rautach u prezydenta Mościckiego. Wiadomo, że to były prawdziwe zdjęcia. Mówiła, że taka słynna Marcelina Darowska, ona była Darowska, Marcelina Darowska, błogosławiona, to jest jej bliska krewna. Tak? No i ta znajomość trwała, aż w 1965 roku zmarła pierwsza żona Jasienicy. No więc teraz już nic nie stało na przeszkodzie, żeby się właśnie z nią związać. Ona miała pseudonim, jako tajny współpracownik, pseudonim Ewa. No i teraz, jak już się z nią związał, już z nią się spotykał, no ona oczywiście miała dostęp, zwierzał jej się, mówił jej różne rzeczy. Dokładnie wiedziała, z kim on się spotyka, kto do niego przychodzi, o czym mówią, bo bywała tam w jego domu, pełniła rolę takiej gospodyni, teraz już mogła to oficjalnie zrobić, chociaż miała swoje mieszkanie. Ona miała w tym czasie 40 lat, on miał 56, już 16 lat od niej starszy. No, zakochał się, to taka późna miłość, zakochał się w niej nieprzytomnie. Także tak bezkrytycznie, czyli często tak jest, że tam starał się, nie widział różnych rzeczy, a ci, którzy mu tam coś może próbowali mówić, no to stawali się prawdziwa miłość. No tak. W latach 60. Jasienica stał się taką, od końca lat 50. właściwie jednym z najbardziej znanych pisarzy polskich. Wydał Polskę Piastów, Polskę Jagiellonów. Później jeszcze w latach 60. trzy tomy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To były takie czasy, że często historia stanowiła taki, powiedzmy, kostium. Przy pomocy historii dyskutowano na tematy współczesności. Nie można było mówić o pewnych rzeczach aktualnych wprost, więc wykorzystywano historię. Mówiąc o pewnych analogiach, nie? Wszyscy w zasadzie wiedzieli, dyskutując na jakiś temat, wiedzieli o czym mówią, nie? Ale cenzura nie mogła się do niczego przyczepić, no bo mowa jest tam, powiedzmy, o państwie wczesno-piastowskim. Rozważanie o wojnie domowej, tam o wojnie w Wandei w czasie rewolucji francuskiej. No wiele innych książek. On doskonale pisał. Jego książki były sprzedawane, jego autorytet rósł.
I mimo, że właściwie nie stosował metodologii marksistowskiej, to znaczy on uważał, że motorem historii są ludzie, wybitne jednostki, które potrafią tę historię ukierunkować i zmienić. Metodologia marksistowska twierdziła, że motorem historii są, jest walka klas, masy, prawda? A nie ludzie poszczególni, nawet najwybitniejsi. I mimo, że on się do tego nie stosował, jednak jego książki były wydawane. On został też prezesem pen klubu. Często dużo jeździł po kraju. Tak? Także, a już po 64 roku, po tym liście 34, jak powiedzieliśmy sobie, no, jego postawa tym bardziej się władzy nie podobała. I aż przyszły apogeum tego wydarzeń, przyszły w marcu 1968. Otóż wcześniej Jasienica tam na przykład występował w obronie sądzonego Melchiora Wańkowicza, czy wcześniej jeszcze bronił Jana Józefa Lipskiego, późniejszego działacza KOR-u, czy znanego poety Antoniego Słonimskiego. Interesował się też i bywał na bronił, próbował bronić Stanisława Cata Mackiewicza, swego dawnego szefa Zesława Wileńskiego, który też był sądzony. Na jego pogrzebie zresztą taką odważną mowę wygłosił. Więc dla SB stał się tak zwany SOR, czyli, bo wcześniej był zwykłym figurantem, a teraz stał się figurantem sprawy operacyjnego rozpracowania, czyli w hierarchii SB awansował. Dano mu kryptonim Kołodziej. Może chodzi o piasta Kołodzieja. Więc notowano wszystko, no i tutaj ta właśnie Darowska, która przydostała, jak powiedzieliśmy sobie, ona kazała na siebie mówić Nena. Zofia, imienia Zofia nie lubiła, miała drugie imię Kazimiera i to było zdrobnienie od Kazimiera, Nena. I tak kazała na siebie mówić. A jak powiedzieliśmy, pseudonim jej w SB to był początkowo Ewa. Na 68 roku Jasienica odważnie wystąpił przeciwko najpierw zdjęciu przez władzę dziadów, później bronił studentów, odważnie się wypowiadał przeciwko polityce władz na zebraniach Związku Literatów Polskich. No i właściwie uważał, tak donosiła jego właśnie ta jeszcze wówczas przyjaciółka, że no jest tak znany, że jeżeli władze coś by chciały mu zrobić, to opinia publiczna go obroni. No, władze przygotowały opinię publiczną. Zaczęło się od tego, że wiec młodzieży w Białymstoku się odbył, różnych studentów, uczniów, robotników, to było 13 marca i na tym wiecu młodzież uchwaliła list do władz Związku Literatów Polskich żądających usunięcia Jasienicy ze swoich szeregów. A 19 marca zabrał głos sam Gomułka na temat Jasienicy. Otóż wystąpieniem transmitowanym przez radio i telewizję nazwał Jasienicę bandytą, mordercą, podpalaczem białostockich i białoruskich wsi. Tak? Wreszcie ujawnił jego prawdziwe nazwisko. Powiedział, że on się nazywa, tak naprawdę się nazywa Bejnar. Czyli nazwisko takie niepolskie. No i to właściwie była sugestia, że jest z pochodzenia żydowskiego. To wtedy ta kampania antysemicka. Tak naprawdę rodzina Jasienicy miała pochodzenia, korzenie tatarskie. Tak, jakieś przodkowie byli Tatarami. I wreszcie właśnie powiedział, że Zasugero powiedział, że w 1948 roku Jasienica został aresztowany, ale został zwolniony z powodów sobie znanych. Czyli zasugerował, że Jasienica zgodził się na współpracę, że po prostu zaczął sypać. Zdradził kolegów, tam od Łupaszki, może i sam Łupaszko przez niego wpadł.
I rzeczywiście to był bardzo bolesny cios. Ponieważ on się w zasadzie nie mógł bronić. No bo jak? Jedyne co mógł zrobić, to oczywiście dostał zakaz druku. Jego książki przestały być wydawane. Te, które jeszcze były w księgarniach, zostały wycofane. Nic nie mógł pisać. Ani w żadnej gazecie, nic. Więc napisał i powielił, napisał w wielu egzemplarzach, przez kalkę pisał swój życiorys, który rozsyłał do różnych znajomych, do różnych gazet. Oczywiście pierwszy egzemplarz tego listu znalazł się w SB, właśnie ta Ewa. Ewa podesłała. Ona zresztą podgrzewała jeszcze tą atmosferę i straszyła Jasienicę, że podobno do Warszawy autokarami przyjechała z Białegostoku i z Narewki, tam w tej Narewce też tam w okolicach Jasienica walczył, że tam przyjechali ludzie, którzy chcą go fizycznie załatwić. Właśnie zemsta za to, że on tam rzekomo mordował i podpalał i gwałcił. W tym czasie, a więc też pobito, tak zwani nieznani sprawcy pobili Stefana Kisielewskiego. No i Jasienica się przestraszył. No i o to chodziło i on, właściwie ona mu zaproponowała, że on może zamieszkać u niej. Ona na Wilczej miała takie małe mieszkanie, jej syn poszedł w tym czasie do wojska, mieszkanie było puste właściwie, no i on się zgodził. Zgodził się na to i to wszedł w pułapkę. No on w SB miało jakby go pełną kontrolę nad nim. Już teraz doskonale ona wiedziała, co on robi. Tylko że problem był, bo on też widział, co ona robi. Jak ona raporty pisała, to musiała się w toalecie zamykać. I tam siedząc na sedesie pisała raporty. No nie. Ale w pewnym momencie SB uznało, że ona przedobrzyła. Ponieważ no, może chcąc zyskać większą aprobatę albo większą jakąś podwyżkę, chociaż brała ładne pieniądze, tam potrafiła i 3000, tam pensja na 1000 coś tam wynosiła, to ona potrafiła w miesiącu 3000 od SB dostać, a więc taką podwójną pensję robotniczą. Więc miała jakiś wpływ na Jasienicę. On się przestraszył pewnie. No, męczyło go to, że nie może wydawać. Pisze do szuflady. Ona też tam pewnie na niego miała duży wpływ. I on zaczął w pewnym momencie spraw politycznych się odżegnywać. Tam przychodzili, a to Jan Olszewski, a to Słonimski, a to ktoś tam, to mu proponowali, żeby gdzieś referat wygłosił z okazji 11 listopada, albo żeby coś tam znowu podpisał, albo gdzieś tam, i on odżegnywał się, że nie chce. I ona zadowolona pisała raporty do SB, że pod moim wpływem tutaj zmienił Jasienica, zmienił postawę, tak, jakby się zorientował, że nie chce służyć, nie chce być żydowskim pachołkiem, nie, bo to jest sprawa Marca, nie. No i to SB mówi, to nie tak. Jak to będziesz tak dalej robić, to stracisz możliwość. Od niego się wszyscy odżegnują. Nie będą cię różni opozycjoniści tam do niego przychodzić i ty nie będziesz wiedziała, co kto knuje, co kto robi, więc tutaj to przesadzało. Zresztą też już tam różni znajomi Jasienicy mówili, ty na niego masz tam niedobry wpływ, bo on się przestał polityką zajmować. Jeszcze nikt jej jeszcze o nic nie podejrzewał. Ale na przykład właśnie Jerzy Andrzejewski, pisarz, mówi tam, przyszedł do Jasienicy, mówi, że wysłał taki do rosyjskiego pisma emigracyjnego Borba jakiś tam list. No tam SB mówi, to ty musisz się dowiedzieć, jakimi kanałami on ten list wysłał. Kto mu pomagał w wysłaniu tego listu. Jak ty tak będziesz właśnie, jak skłonisz Jasienicę do zerwania tych kontaktów i współpracy, to ty się nic nie będziesz mogła, nie mogła, nic nie będziesz mogła się dowiedzieć. Więc SB nie bardzo była zadowolona z tego faktu, że ona tutaj przekabaca, uspokaja Jasienicę.
No więc, no zresztą jak powiedzieliśmy, sama zaczęła się obawiać, no bo to właśnie ci znajomi mówią, że to coś tam za bardzo masz na niego w niedobry wpływ. Teraz w październiku 68 roku Jasienica zaproponował niespodziewanie zaproponował jej małżeństwo. I w SB wpadnięto w pokój. Bo właściwie taka sytuacja się nigdy nie zdarzyła, żeby agentka wychodziła za mąż, czy agent żenił się z obserwowanym, rozpracowywanym obiektem. No oni nie, początkowo, ona ich poprosiła o zgodę, o opinię, co oni na ten temat sądzą, taka lojalna była. Zresztą zapewniała cały czas, że ona będzie lojalna. Więc oni tam się zastanawiali, no i wyrazili zgodę na ten ślub. Pierwszy raz spotkali się z taką sytuacją. No, ale wyrazili zgodę, ale szybko się zorientowali, że ona to próbuje grać na dwa fronty. To znaczy tak, że najpierw założyli jej podsłuch i otoczyli ją też innymi agentami. Do tej pory ona zaczęła być obserwowana. W SB miało tak. To byli TW, tajni współpracownicy, a więc zarejestrowani, tacy, którzy brali pieniądze. I byli jeszcze tak zwany kontakt obywatelski albo kontakt towarzyski. Oficjalnie SB nie mogła werbować członków partii. No więc oni nie mogli podpisywać żadnych zobowiązań i brać pieniędzy. No więc, ale nieraz no, trzeba było, więc nadawali się, więc występowali jako tak zwani konsultanci. Nie brał pieniędzy, ale na przykład jakieś prezenty mógł dostawać. Albo na przykład najczęściej to byli ludzie wykształceni, jacyś naukowcy, tacy znani. Więc nie podpisywał zobowiązania, nie brał pieniędzy, nie brał żadnych pensji, ale nieraz jakiś prezent. Koniak. No. Złote firanki były. No. Albo na przykład stypendium zagraniczne. To bardzo. Albo jakiś awans w pracy. No i przede wszystkim satysfakcja z tego, że się na kogoś doniosło. Nie? Szczególnie wśród pisarzy, bo to często właśnie to środowisko literackie, wielu pisarzy było tymi kontaktem obywatelskim. Tutaj często zawistny, lepszy kolega, zdolniejszy, to na niego tam w ten czy inny sposób mu dołoży. Więc satysfakcja też cenna rzecz, prawda? Że się komuś się dołożyło i podłożyło się świnie. Więc ona, jak powiedzieliśmy, okazało się, że to nie było dokładnie tak, że Jasienica jej ten ślub zaproponował. Się okazało, że to bardziej ona do tego dążyła. I ona mu sugerowała i go nam namawiała. A więc już im skłamała. Dalej okazało się, że namawia go, żeby razem na stałe za granicę wyjechali. Z Polski. SB też o tym nie informowała. I zaczęła mu opowiadać, że jak on u niej mieszkał, to podobno ją nękali z SB, przychodzili, do czego się próbowali zmusić, coś, żeby miała powiedzieć, oczywiście ona nie mówiła. I SB też się o tym dowiedziało, czyli ten oficer prowadzący, że ona jest wobec nich nielojalna. Czyli ona coś tutaj kręci, kombinuje, jakieś na dwa fronty gra. Oczywiście nie było mowy o tym, żeby ona się przyznała Jasienicy, swemu mężowi, tak, że ja jestem tu agentką. No bo to nie było mowy, ona do końca życia się nie przyznała. Ale tutaj próbowała coś kombinować. No i to SB się nie bardzo spodobało. Także gdzieś w 1970 roku zaczęli jakieś przecieki wychodzić, że ona może coś mieć wspólnego. To SB sam wypuszczało. To była rzadka rzecz w zasadzie, bo oni z reguły chronili swoich agentów. Ale, także wiadomo na przykład, że Adam Michnik podobno niektórym ludziom mówił, że ona może być agentką w 70 roku. Także pułkownik Jan Rzepecki, znana postać, próbował ostrzegać znajomych Jasienicy, jemu nie, żeby byli wobec Jasienicy nie bardzo tacy szczerzy,
bo on powtórzy to żonie, a żona może mieć kontakty z SB. Już zaczęło tak coś krążyć, ale większość ludzi w to nie wierzyła. No, o wielu ludziach się mówi, tak, prawda, ktoś plotkę puścił, bo zawistny jest, bo chce kogoś skrzywdzić, prawda? Więc ona cały czas jednak donosiła. I tu jej pisała raporty. Tak, na przykład raport 68 roku, 25 kwietnia. Byli u mnie wczoraj wieczorem Jan Olszewski, późniejszy premier, Marta Miklaszewska, to taka znana redaktorka, Jan Konopka, Melchior Wańkowicz nie przyszedł z powodu zaziębienia żony, a więc nawet o takich drobiazgach pisała, z którą był zaproszony. Nastrój był przygnębiający, gdyż Olszewski i Konopka zostali zawieszeni w swoich czynnościach adwokackich. Statutowo, dopóki są zawieszeni, nie mogą wykonywać żadnej innej pracy. Obydwaj znaleźli się w ciężkiej sytuacji finansowej. Mecenas Konopka ostatnio jest prawą ręką Olszewskiego w pracach zawodowych i w życiu prywatnym. Po prostu Olszewski posyła go wszędzie, na przykład on miał przywieźć do mnie Wańkowiczów i woził do nich list zapraszający. To takie zupełnie szczegóły. Ona nawet pisała o tym, że tam raporty zachowały, na przykład na sąsiadów pisała, że Wolne Europy słuchając za głośno o wszystkim. Tak? Więc o takich różnych rzeczach. W marcu właśnie pisała, jak Jasienica u niej mieszkał. Od 15 lat mieszka u mnie Paweł Jasienica. Od 15, przepraszam, mieszka u mnie Jasienica. Nastąpiło to na skutek namowy jego córki i mojej po wypadku pobicia Kisielewskiego. W zeszłym tygodniu do jego mieszkania przyszło szereg listów, na przykład naukowców oraz inteligencji z Bydgoszczy z około 130 podpisami. Telefony do domu z wyrazami sympatii były od szeregu ludzi z różnych kręgów. Olszewski przyniósł dwa kodeksy i odnalazł ewentualną klasyfikację prawną w stosunku do czynów zarzucanych Jasienicy sprzed 25 lat. Według prawodawstwa uległy one przedawnieniu. Tam znowu w innym miejscu. Wańkowicz niezwykle oburzony typem nagonki na Jasienicę. Bez możliwości z jego strony odpowiedzi w prasie. Wybiera się osobiście do towarzysza Gomułki i zapowiada swoje wystąpienie w fan-klubie. Dalej tam pisze. W dalszym ciągu mieszka u mnie Jasienica. Nie wychodzi. Czyta kryminalne powieści, wszystkie gazety, denerwuje się mniej i ma nawet zamiar pisać, to znaczy kończyć trzeci tom Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wtedy to za jakiś miesiąc wyjechałby ewentualnie do pensjonatu prowadzonego przez generała Spiechowicza w okolice Zakopanego. Obecnie jest pod moją zupełną kuratelą, dzięki czemu wiem, z kim się kontaktuje i kto do niego dzwoni i przychodzi. I tak dalej, i tak dalej. O wszystkich, kto przychodzi, kto co robił, kto co jadł nawet. Pisała dokładnie menu, jak było jakieś spotkanie, kolacja, to pisała, kto tam, kto co przyniósł, co było podane i tak dalej. I tak dalej. Więc o wszystkich. O różnych pisarzach, o różnych, właśnie różnych znanych wówczas ludziach. I teraz jak ona została już żoną Jasienicy, zmieniono SB, zmieniło jej pseudonim na Max. I nawet jak pisała raporty, to już pisała jako mężczyzna. Dla niepoznaki. Więc atak Gomułki jednak odniósł skutek. Ponieważ Jasienica, jak powiedzieliśmy sobie, wielu ludzi uwierzyło w to, że on donosił. Niektórzy uwierzyli w to, że rzeczywiście tym był bandytą i mordował. To jakieś telefony głuche, albo ktoś się pyta, ile ludzi zamordował tam, albo co tam innego, co tam robił, albo kogo wsypał, kto przez niego stracił życie i tak dalej, i tak dalej. Więc to była właściwie forma śmierci cywilnej. Tu się przypomina historia Borysa Pasternaka w Związku Radzieckim, który trochę wcześniej dostał Nagrodę Nobla za powieść doktor Żywago. No i
się okazało, że tutaj władzom ta powieść się bardzo nie spodobała i nie spodobało się to, że on dostał nagrodę Nobla, której zresztą pod wpływem nagonki nie przyjął. A ta nagonka była tak wielka, Pasternak to tak głęboko przeżył, że zmarł na, bardzo szybko zmarł na serce. I podobnie jest, było w wypadku Jasienicy. On to bardzo boleśnie przeżywał. On w wielkim stresie żył, że został tak zhańbiony. Jego córka zresztą później, jego teczka badała i się okazało właśnie, że on nikogo, jak został aresztowany w 1948 roku, nikogo nie sypał. Rzeczywiście Piasecki, Bolesław Piasecki go z więzienia wyciągnął. I on tam nikogo nie sypał. Więc ten stres spowodował, że w 1970 roku w maju zachorował na raka płuc. Rzeczywiście on dużo popalił. No ale to niewątpliwie to lekarze często mówią, że właśnie pod wpływem silnych przeżyć emocjonalnych i bardzo silnego stresu taka choroba właśnie ujawnia się, albo jej przebieg jest bardzo taki gwałtowny. Rzeczywiście był gwałtowny, bo w maju zachorował, a 1 sierpnia 70 roku zmarł. A więc bardzo, bardzo szybko. Więc natomiast jego żona oczywiście zaczęła odgrywać rolę wdowy. Biednej wdowy. Te plotki, że ona coś tutaj może ze Zbem mieć wspólnego, spowodowały, że wysłano ją do Francji. Tam, jako wdowa po Jasienicy, inwigilowała emigrację. Do kraju pisała, do przyjaciółek, że pracuje jako kucharka. Dosyć szybko się tam pocieszyła, tam kolejne romanse miała. Po kilku latach wróciła, tym bardziej, że czekały na nią w kraju duże pieniądze. Ponieważ ona była jako wdowa, dziedziczyła, oczywiście wszystko po nią dziedziczyła, ale także dziedziczyła prawa autorskie, a jego książki znowu zaczęły być zaczęły być wydawane. Więc to duże pieniądze były. Tego się nazbierało. No i ona z tego nieźle żyła. No, dużo piła. I teraz 1900 już po przełomie 89 roku, w 92 roku ukazały się dwie książki o agentach SB w czasach PRL. To jedna nazywa się Pajęczyna, napisała Barbara Stanisławczyk i Dariusz Wilczak, a druga Konfidenci są wśród nas. I tam była między innymi ona wymieniona, ale nie z nazwiska, tylko jej pseudonimy. I było opisane, co ona robiła, że była właściwie takim głównym agentem rozpracowującym środowisko literackie. Na tej podstawie ludzie, którzy ją znali, którzy znali Jasienicę i to środowisko, mogli się zorientować, bez wymieniania nazwiska, o kogo chodzi. No i wkrótce cała Warszawa wiedziała, że ona plotkowała, że ona jest, mogła być agentką. Ona oczywiście zaprzeczała. Jak ktoś ją o to wprost ze znajomych pytał, dostawała histerii. Krzyczała, że ludzie są podli, że ludzie są zazdrośni, że wszystkie te dowody, które rzekomo są, to są sfabrykowane przez SB, a w zasadzie przez jednego oficera, który się w niej zakochał i ona go odrzuciła i on się właśnie w ten sposób mści, że sfabrykował dowody na jej rzekomą współpracę z SB. No i tam, jak ktoś mówił, no to weź podaj do sądu tych, którzy tak piszą i się oskarżają. Więc żadnego sądu nie było, ale coraz więcej piła. Najpierw miała jakiś lekki wylew, a wróciła do domu, dalej piła i to jeszcze więcej i wreszcie drugi wylew w 97 roku i to już taki poważny, że została sparaliżowana, tam częściowo mowę jej odjęło. Wtedy jej córka Jasienicy, miał córkę z pierwszego małżeństwa, Ewa Bejnar-Czeczot, wspomina, że zwróciła się do niej, żeby księdza jej przysłać. Przysłała jej księdza. I ona tego księdza pogoniła. Nie chciała. I tak zmarła. W 1997 roku miała 73 lata miała. Więc. Ale umierała już w takiej atmosferze, że właściwie wszyscy wiedzieli, którzy ją znali, jaka była jej rola. No,
Ona się, jak powiedzieliśmy, nie przyznawała. Jeszcze przed śmiercią w 1994 roku telewizja nadała film o Jasienicy, gdzie ona wraz z innymi jego przyjaciółmi wystąpiła. No i wtedy tam felieton w Gazecie Polskiej, redaktor napisał: nie chodzi tylko o brak elementarnej przyzwoitości wymienionej osoby. Co najmniej charakterystyczne dla obecnej rzeczywistości Polski jest fakt, że środowisko opiniotwórcze, znając doskonale przedstawione tutaj dane, pisał właśnie wcześniej w tym artykule o tych danych, udaje, że wszystko jest w porządku. Czyli ci przyjaciele Jasienicy, z którymi ona wystąpiła w tym programie, to wszyscy go wspominali, właściwie wiedzieli, jaką rolę ona odgrywała, właściwie nikt nie protestował. Ona w ostatniej woli kazała się skremować i pochować w grobie właśnie z Jasienicą. I na Starych Powązkach w Warszawie, w Szalei Zasłużonych, tam jest grób Pawła Jasienica, Lech Leon Bejnar, Paweł Jasienica i pod spodem Zofia Bejnar. Też ona tam leży. No i teraz dalsza historia. Ponieważ w 2002 roku, już to mówiłem, córka zwróciła się, ta Ewa Bejnar-Czeczo, zwróciła się do IPN-u o teczkę. I tam znalazła, w teczce ojca, znalazła właśnie donosy na niego. Więc zwróciła się z prośbą o odtajnienie, no bo tam jest, nazwisko są zawsze wyczernione. O odtajnienie. No i oczywiście te plotki okazały się, prawdziwe. Matka, znaczy macocha, jej macocha donosiła na swego, na ojca, czyli na swego męża. Teraz zaczęła się sprawa, ponieważ ona po śmierci tej właśnie swojej macochy dziedziczyła prawa autorskie razem z synem z tej jego pierwszego małżeństwa, to był Marek Obretenny. No i teraz ona wystąpiła do sądu, sprawę do sądu podała o to, żeby jemu tę sprawę odebrać. Były dwie sprawy, sąd pierwszej instancji, drugiej instancji, który nie zrobił tego, uznając z przyczyn formalnych, że w kodeksie była mowa o tym, że takie sprawy to 3 lata po śmierci, powiedzmy, spadkodawcy można wnosić. Ten syn zresztą tak się dziwnie zachowywał, ponieważ on tak w prywatnych rozmowach z tą Ewą Bejnar-Czeczo jakby zgadzał się, że no, on zrezygnuje z tych praw. Rzeczywiście tu matka źle, jego matka źle tam robiła. Ale potem przed sądem wszystko odwoływał. Na sprawy nie przychodził, także to się latami ciągnęło. Dopiero teraz sąd apelacyjny, tam, właściwie to chyba całkiem niedawno, nie wiem, gdzieś parę miesięcy temu to się sprawa rozstrzygnęła, że sąd taki salomonowy wyrok wydał, że oni wcześniej to ustalili zresztą, że on dziedziczy księgozbiór po ojcu, tam pamiątki, po ojczymie swoim, a prawa do książek i prawo do wynagrodzenia z tego powodu właśnie wydawania tych książek, ona dostanie. Także to już sąd wydał ostateczny wyrok, który jest prawomocny, ale to całkiem niedawno. Jest ponad prawie 10 lat sprawa się toczyła. I ta historia została przedstawiona, nie wiem, może ktoś z Państwa widział, taki film Różyczka. To sprzed 2 chyba lat film Różyczka. Znaczy autorzy tego filmu odżegnywali się, mówili, że to nie jest o Jasienicy i zresztą córka była oburzona tym, ale pewna inspiracja była. Też jest historia jakiegoś pisarza starszego, który młodą, piękną kobietę poznaje, ją właśnie manipuluje, pewien jej kochanek, który jest agentem, który jest oficerem SB, koniecznie ją chce zmusić do tego, żeby ona zdobyła dowody na to, że on jest Żydem, no bo Gomułka wtedy tego potrzebował, pisarz jest znanym opozycjonistą. No ale tego nie można zdobyć. Ona tam próbuje później, bo się zakochuje, wychodzi za mąż, zakochuje się, próbuje się wydostać z tej pajęczyny, nie daje się. Kończy się tak, że okazuje się, że ten oficer SB też jest Żydem, zostaje z SB wyrzucony w 68 rok i wszyscy wyjeżdżają z Polski. O tyle, dziękuję bardzo.